Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w naszej potężnej serii z gry Pentiment, gdzie się dzieją dziwne rzeczy. Właściwie to się dziwne rzeczy nie dzieją. No w każdym razie musimy teraz porozmawiać, musimy wybrać osobę, z którą porozmawiamy na temat dalszej historii. Tasing. Nie wiem, możemy też pogadać o książce, prawda, którą tam znaleźliśmy. Ojciec Tomas to raczej nie jest najlepsza osoba, z którą moglibyśmy o tej książce porozmawiać, ale trochę korci, żeby w ogóle nie chciałem iść tu. Znaczy dobra, miałem tutaj też iść, więc niech już będzie, że od tego zaczniemy. Jest mały Andreasek, Maglen, jest Paul. Dzień dobry Magdalen. Jak ci tą pracę nad freskiem? Są taki smutny ciągle, no. Robię spore postępy. Dzisiaj rozpoczęłam pracę nad historią świętych. Dobrze, dobrze, w końcu Tasing jest celem pielgrzymek. Ufam, że weźmiesz pod uwagę opinię Rady w tej sprawie. Oczywiście Paul, fresk jest dla całego miasta, nie tylko dla mnie i mojego ojca. To pocieszające, Magdalen. Twój ojciec potrafi być bardzo uparty, gdy tego chce. Wiek wzmocnił jego charakter. Być może nadajesz się do tego projektu lepiej niż on. Chciałbym tylko prosić, abyś pamiętała o Lordzie. Fresk jest przeznaczony dla mieszkańców Tasing, ale musimy też zadowolić innych. Wezmę pod uwagę Lorda, nie martw się. Dziękuję, Magdalen. I zobaczymy. Ach cóż, cieszę się, że prace nad freskiem idą sprawnie. Chybaż to moje nagłe przesłuchanie. Byłem tak zajęty przygotowaniami do następnego posiedzenia Rady, że nie mogłem spędzić z Anną tyle czasu, co zwykle. Mówi, że trochę się denerwuje, kiedy jestem przytłoczony. Może powinien wziąć trochę wolnego od Rady? Czy Rada pracuje nad czymś nowym? Rozważamy wprowadzenie corocznych kontroli konserwacyjnych każdego domu w Tasing. Pomysł spotkał się z większym sprzeciwem niż się spodziewaliśmy. Mogę sobie wyobrazić dlaczego. Bardzo bym chciał, żeby moi sąsiedzi co roku wchodzili do mojego domu. To kwestia bezpieczeństwa, Magdalene. Dom starej wdowy praktycznie się rozpadał przed jej śmiercią. Pomogłoby to chronić tych w Tasing, którzy nie mają umiejętności samodzielnego naprawiania rzeczy. Na przykład wdowy takie jak Agnes lub Gret, a to nie mogą same zauważyć, że coś się dzieje i poprosić o pomoc. To ktoś inny, tu już nie chodzi o to, żeby pomagać, tu chodzi, żeby stwierdzać, czy potrzebna jest pomoc, czy nie. No tak to nie powinno wyglądać. W każdym razie sprawa jest daleko do rozwiązania. Wyobrażam sobie, że prędzej nadejdzie wiosna, niż cokolwiek zostanie zrobione. Lepiej wrócę do pracy. Dziękuję, że znalazłeś dla mnie czas, Magdalene. Magdalene, niech Bóg cię błogosławi. Magdalene, do następnego razu. Magdalene, nie no, Paul. Magdalene. Dobra, pani Else, z tobą mieliśmy też porozmawiać. To porozmawiamy. Magdalene, moja droga, co sprowadza cię na wzgórze? Chciałam wam zadać kilka pytań na temat waszej rodziny na potrzeby fresku. Tata mówił mi, że wasza rodzina mieszka w Tasing od setek lat. Och, czyżby chodziło o fresk? Nie jestem pewna, czy chce się w to mieszać. Czy na pewno prawie żadna rodzina nie żyje w mieście tak długo jak wasza? Jesteście jedną z niewielu osób, które wiedzą cokolwiek o mieście po odejściu Rzymian. Trzy kropeczki. Millerowie są filarem Tasing od pokoleń, to prawda. Choć obawiam się, że wiem o nich tylko trochę. A wiele z tego słyszałem od innych. Lenhart nie chciał mówić o przeszłości. Jak Millerowie, to przecież on był Miller. Ty przecież przyjęłaś jego nazwisko. A ojciec mówił, że ty miałeś inne nazwisko i to o twojej rodzinie mówił. Nie, ty pierdzielisz teraz, babo. Miałem na myśli waszą rodzinę właśnie. Tę, w której się urodziliście. Wasze nazwisko rodowe brzmiało Kawieziel, prawda? O, trzy kropeczki. Żadna osoba z miasta nie pytała mnie o moją rodzinę od lat. Zaczynałam myśleć, że moi sąsiedzi o nas zapomnieli. Nie dziwię się, że twój ojciec pamięta Kawiezelów. Czuł miętę do mojej siostry, zanim poznał twoją matkę. Jestem ostatnią z nich. Kawiezel nie brzmi jak lokalne nazwisko, czyli nazwisko brzmi Kawiezel, a nie Kawiezelin. Nie brzmi jak lokalne nazwisko. Dlaczego? Pochodzę z Bawarii. To moje nazwisko. Jest to więc nazwisko bawarskie. Nikt inny w mieście nie nosi takiego nazwiska. A czy nie powinniście mieć na nazwisko Kawieziel? A jak inaczej to było? Przepraszam.
Zawsze nazywano mnie Kawieziel, podobnie jak moje siostry i matkę, a przed nią jej matkę. Mój dziadek powiedział mi, że Kawiezielowie zamieszkiwali te okolice od setek lat. Być może nawet tysiąca, choć wyobrażenie sobie takich odległych czasów wydaje się niemożliwe. Czy Kawiezielowie byli poganami? Tak, pierwotnymi Bowarczykami, jeszcze przed Rzymianami. Mój dziadek powiedział, że jego dziadek opowiadał mu, że Kawiezielowie zasiedlili to miasto po wyjeździe Rzymian. Zbudowali swoje nowe domy w miejscu, w którym mieszkali, kiedy przybyli Rzymianie. Ale to tylko historia, skąd wiecie, że to prawda? Usłyszałam to od mojej rodziny. Myślisz, że kłamali? Myślę, że mogli coś źle zapamiętać, zapomnieć lub tak skłamać. Dlaczego opowieść musi być prawdziwa? Jakkolwiek prawdziwa może być, ale nie musi... Jakkolwiek prawdziwa może być, ale nie musi? Nie ma to znaczenia, Magdo. Liczy się to, że w to wierzę, że łączy mnie to z moimi przodkami. Kiedy myślę o starożytnych Kawiezielach wypędzonych ze swojej ziemi tylko po to, by odnaleźli ją ponownie i stali się chrześcijanami, wydaje mi się bliżsi. Rozumiesz? Tak myślę, to tak jakby tata opowiadał mi historię o zabieganiu o względy mojej mamy. Nie pamiętam jej twarzy, ale kiedy opowiada mi o jej uśmiechu, prawie go sobie przypominam. Tak, nie ma znaczenia, czy naprawdę ją pamiętasz. Kiedy śpiewam Ulrike ulubione piosenki mojej siostry, mogę już nie znać wszystkich słów, ale to bez znaczenia. Podobnie jak mogę nie wiedzieć dokładnie, w jaki sposób Kawiezielowie zasiedlili Tasing. Liczy się to, że czuję się blisko niej i ich, mimo że są teraz tak daleko ode mnie. Bo to są historie, Magdo. A teraz lepiej już idź. Masz fresk do ukończenia, wywalę ją z domu. Dziękuję, Elsa, daliście mi wiele do rozważenia. Niech Bóg cię błogosławi, moja droga Magdalene. Pitu, 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 pitu. A Anna coś powie? Niech Bóg cię błogosławi, Magdalene. Cześć, Anno, co u ciebie słychać? Och, znajduję sobie zajęcia, w domu zawsze jest wiele do zrobienia. Jak idą prace nad freskiem? Paul wspominał, że robisz imponujące postępy. Nie zdałem sobie sprawy, że Rada tak bardzo się tym przejmuje, zwłaszcza, że nie byłam ich pierwszym wyborem. Och, Magdalene. Paul opowiedział mi o debacie, którą wszyscy odbyliście po tym, jak Klaus został zaatakowany. Wybacz im ich wątpliwości. To był nagły zwrot wydarzeń i nigdy nie brali pod uwagę, że ty też będziesz w stanie wykonać tę pracę. Wiem, żałuję tylko, że ta debata nie była w ogóle potrzebna. No dobra. Ja również. Jesteś utalentowaną młodą kobietą, ale weź pod uwagę, jak zmieniłaś Tasing na lepsze. Nie tylko możesz teraz... Przepraszam, nie bij mikrofonu. Nie tylko możesz teraz namalować fresk, ale także zmieniłaś zdanie rady. Od wieków kłócili się o to, co namalować. Oszczędziłaś nam wielu bólów głowy. Naprawdę. Dziękuję, Anno. Wcześniej nie rozważałam tego w tym świetle. Nie ma sprawy, Magdalene. Będę musiała kiedyś zabrać Andrasa i Ulrike, aby zobaczyli twoje postępy. Nie będziemy ci oczywiście przeszkadzać. Jestem pewna, że chcieliby dowiedzieć się czegoś o tym procesie. Wszyscy jesteście mile widziani, ale będziecie musieli uważać, gdzie stajecie. Wszędzie jest pełno zaprawy. Przygotowałam właśnie nową partię, aby ściana nie wyschła. Trudno jest utrzymać odpowiednią teksturę, gdy jest tak zimno. Och, mogę to sobie wyobrazić. Miałam podobny problem, kiedy pomagałam mamie w piekarni. Ugniatanie ciasta zimą było takie kłopotliwe. Musieliśmy wyrzucić wiele partii, które nie wyrosły. Twoja dyscyplina jest godna podziwu, Magdalene. Wiesz, byłam dawniej prawdziwą psotnicą. Wymigałam się od pracy z rodzicami więcej razy niż mogę zliczyć. Ale jesteś taka praca, więc to niewielki Jork był rozrabiaką? Och nie, Jork zawsze był bardziej pracowity ode mnie. Byłam złodziejką i szują. Zaczęło się od ciast ze stołu mojej mamy, wciąż gorących od pieczenia. Wkrótce były to sztućce, kubki i bibeloty, które znalazłam w mieście. Kapelusik Ulrike należał kiedyś nawet do Andreasa Malera, przyjaciela twojego ojca. Ukradłam go z jego głowy. Aha, w sumie tak, a powiedzieliśmy, że może go sobie zatrzymać. Ej, w sumie nie zwróciłem na to uwagi. To jest kapelusz Andreasa, oddawaj go! Oczywiście kradzież jest sprzeczna z przykazaniami pana. Więc ojciec zmuszał mnie do zwrotu wszystkiego, czego jeszcze nie zjadłam i prowadził mnie do spowiedzi. Ojciec Tomas przyzwyczaił się do widywania mnie częściej niż tylko w niedzielne poranki. Co się zmieniło? Z czasem wyrosłem z tego nawyku. Myślę, że zacząłem rozumieć, dlaczego moi rodzice byli tak oddani panu. Kradzieże były moim sposobem na to, żeby się wyładować.
ale kiedy w mieście zaczęły się problemy, zdałem sobie sprawę, że moje złodziejstwo nie przynosi żadnego pożytku. Nie wspominając już o tym, że widziałam, co się stało z Martinem Bauerem. Zdecydowałem, że wolę szanować mojego ojca i matkę zgodnie z Bożym nakazem. Pozwala mi to być łaskawą wobec Andreasa i Ulrike w trudne dni i wobec reszty mieszkańców też. Myślę, że Ulrich byłby dumny. Dziękuję, Magdalene. To znaczy dla mnie więcej niż myślisz. Cóż, nie będę się dłużej zatrzymywać. Jestem pewna, że czeka cię mnóstwo pracy nad freskiem. Do zobaczenia, Anno. Niech cię Bóg błogosławi, Magdalene. Tej, oddawaj czapę Andreasa. I tej, Mag. No to nie odda. No dobra, ale ja chciałem iść do ojca Tomasa, powiedzieć mi, patrz, byczku, to jest książka, przez którą będziesz chciał mnie zabić. Ale oczywiście pewnie go nie będzie. A, jest, dobra. Tomas, niech cię Bóg błogosławi, Magdalene. Niech was Bóg błogosławi, ojcze Tomasie. Macie może chwilę? Oczywiście, w czym mogę ci pomóc? Chciałam was zapytać o świętych Stasin. Chciałabym przedstawić ich w ratuszu. Bardzo miło to słyszeć. Święci będą świetnym, centralnym elementem fresku. Źle mnie zrozumieliście, ojcze. Mogę ich namalować, ale są też inne możliwości. Nie jako centralny element, po prostu jako część historii Tasing. Oczywiście uważam, że nasi święci są kluczowi dla historii Tasing. Kiersał też. Ale wiesz, że jest jeden święty, którego przeoczyłaś. Zastanów się nad tym. Rzecz jasna błogosławioną dziewicę, Maryję. Wielu ludzi zapomina, że Maryja jest największą świętą. I odwiedziła jednego z chłopów tutaj w Tasing wieki temu. Dziewica Maryja ukazała się w Tasing? Dlaczego? Tak, objawiła się, aby przekazać wiadomość. Wieki temu pewien rolnik na polach, które rozpościerają się za nami, miał 3 wizje Maryi. Wpierw powiedziała mu, że chce, aby powiedział biskupowi Fryzingi, że się objawiła. Chłop udał się do Fryzingi, ale biskup nie chciał go widzieć ani wysłuchać. Słuchaj dalej. Chłop wrócił do Tasing i miał kolejną wizję na polu. Dziewica pokazała mu wzór, labirynt. A, to ten, co jest tutaj narysowany. Kazała mu narysować go na arkuszu kory brzozowej i zanieść rysunek biskupowi Fryzingi. Dobra, słuchaj dalej. Biskup chciał przegnać chłopa, ale zobaczył rysunek labiryntu w jego rękach. Był to ten sam obraz, który biskup widział we śnie 3 noce wcześniej. Spotkał się z chłopem, który opowiedział mu o 2 objawieniach, które widział tutaj w Tasing. Biskup był poruszony historią chłopa i przybył tutaj do Tasing. Biskup to był? Dokładnie tak. To jedyny raz, kiedy biskup w ogóle odwiedził Tasing. A kiedy przybył biskup, objawiła się im obojgu Maryja. Powiedziała chłopu, że miasto musi zbudować ten kościół. Powiedziała biskupowi, aby wspierał miasto. Nie miałem pojęcia, że to stąd się wszystko wzięło. To nie jest historia, którą opowiadam zbyt często. Uważam, że ludzie tutaj myślą o Maurycym i Sati. Ich więzi z tym miejscem. Maryja jest tak istotną częścią ich modlitwy, że zapominają o naszej konkretnej Maryi. W każdym razie żądania Matki Bożej były jasne, więc biskup pomógł sfinansować powstanie tego kościoła. Mieszkańcy Tasing korzystają z niego od tego czasu. Nie pochodzicie z Tasing, skąd znacie tę historię? To prawda, że nie jestem. Ludzie opowiedzieli mi ją, kiedy tu przybyłem. A były ksiądz opowiedział mi o tym, kiedy byli dziećmi i tak dalej. Ksiądz i jego wierni opowiadają za przekazywanie tej historii na przestrzeni wieków. Odpowiadają. Dziękuję za opowieść, ojcze Tomasie. Ksiądz odpowiada za to, żeby ją przekazywać, jednocześnie rzadko ją opowiada. Czy przekonałem cię, abyś umieściła świętych w widocznym miejscu na fresku? Wciąż to rozważam. Cóż, jeśli rozmyślenie nie pomoże, może modlitwa da ci większą jasność. Bóg niech błogosławi ciebie, twoją pracę, Magdalene. Niech was Bóg błogosławi, ojcze Tomasie. Halo, ale jeszcze o książce miałem pogadać. Witajcie, ojcze Tomasie. Czy możecie poświęcić mi chwilę? Tak, oczywiście, Magdalene. O co chodzi? Cóż, znalazłem tę książkę, ale nie potrafię zbyt dobrze czytać po łacinie. Czy moglibyście mi pomóc ją przetłumaczyć? No zobaczymy, co zrobi. Całą książkę? Ojej, nie mogę w tej chwili poświęcić na to tyle czasu ze względu na inne obowiązki. Zbliża się kazanie bożonarodzeniowe, a ja już mam zaległości w przygotowaniach do adwentu. Czy sprawa może poczekać? Chętnie obejrzę ją po uroczystościach. Oczywiście, ojcze. Dziękuję, Magdalene. To nawet mu nie pokazała tej książki. Wtedy by się dopiero zaintrygował. I to jest ten labirynt.
Maryja, Matka Jezusa i Potry jest tutaj, odkąd pamiętam. No, Andreas wiedział więcej, jakby miał inne sugestie co do tego labiryntu i tak dalej. No to idziemy do siostry Gertrude w takim razie. Ona też miała nam pomóc. Tutaj rozumiem, są rozważania, czy ona ma stać się zakonnicą dalej. Hej Magdo. Ale wciąż jest tu tak pięknie, Marto. Zostańmy jeszcze chwilę. W porządku, nie spiesz się. Och, cześć Magdalena. Tato, spójrz, kto tu jest. Dzień dobry, panno Drakeryn. Dzień dobry, Marto, Karlu. Jak się dzisiaj miewacie? Spacerujemy po mieście. Listopad nie jest jeszcze zbyt zimny. Doktor Stolz mówi, że tata powinien nadal używać chorej nogi, bo inaczej ból się pogorszy. A do tego się starzeje, hehe. Nie tak stary, żebyś tylko siedział w domu i opowiadał historię, he? Jesteście mniej więcej w tym samym wieku, co mój tata, prawda? Ha, Kaz zawsze był zbyt uparty, aby się zestarzeć. Szkoda, że przytrafiło mu się coś takiego. Bo ty to akurat nie jesteś uparty. Nie zamierzam temu zaprzeczać. Peter żyje dzięki czystemu uporowi, w sensie ten staruch? W sumie to tak. Myślałem, że od tego mamy Wernera i jego upiorne narzędzia. I pijawki, Boże, te jego pijawki, gdzie on w ogóle je tu znajduje? W lesie prawdopodobnie wolą błotniste, słodkowodne zbiorniki. Ech, są okropne, zimne i wijące się podobnie jak palce lekarza. Tato, hehe. Jest typem człowieka, którego chciałbym, żeby wyrósł Anton. 3. Ach, Anton, mój biedny chłopiec. W porządku, tato. Nadal tęsknicie za swoim synem? Myślę o nim każdego dnia. Nie mogę. To moja wina, że umarł. To nieprawda, tato. Wiesz, że to nieprawda. Nie powinien był być ze mną tamtej nocy. Nie powinien był. Czyli on też zginął podczas buntu. Byłem głupcem. Bo tam był taki chłopiec rzeczywiście, jak na przykład młynarza tam wiadomo podpalali, to tam był chłopiec chyba widziany. To był jego syn. Co się stało? Wiem, że tam byłam, ale pamiętam tylko płomienie. Cóż to był za ogień? Pochłonął całe opactwo. Krwawiłem. Anton próbował wyciągnąć mnie z szarpaniny. Wtedy między nami pojawił się ten przeklęty Landskrecht. Mam nadzieję, że płonie w piekle. Nawet sobie tego nie wyobrażam. Ile miałeś lat, kiedy doszło do buntu, Marto? Około 7. Nie rozumiałem, co się dzieje. Dużo 3. Ktoś przyprowadził tatę do domu w środku nocy. Było ciemno, dziwnie. Na zewnątrz rozlegały się krzyki. Mama i kilku mężczyzn, którzy przyprowadzili tatę, próbowali opatrzyć ranę, ale ta nie przestawała krwawić. Ciągle krzyczała, gdzie jest Anton, gdzie jest Anton? Na podłodze była krew. 3. Płakałaś tak bardzo, że aż zwymiotowałaś. Nie mogliśmy sprawić, żebyś przestała. Nie potrafiłam zrozumieć, gdzie zniknął Anton. Tata próbował wyjaśnić, ale... Marto, moja droga, dość tego. Tak mi przykro. Jak sobie z tym poradziliście? A poradziłem? Sam nie wiem. Niektóre noce mam wrażenie, że wciąż tam jestem. Opactwo ciągle płonie. Moja Helena zmarła niedługo potem. Zostałem sam z Martą. Niech Pan ją błogosławi i ma w swojej opiece. Tak jak twoją matkę, Magdalene. Nie mogłem się poddać ze względu na Martę. Jakimś cudem moja córka wyrosła na wspaniałą kobietę pomimo tego wszystkiego. Przypuszczam, że to wszystko zasługa Heleny. Ojcze, jeśli jestem dobrym człowiekiem, to wszystko twoja zasługa. Dziękuję, że opowiedzieliście mi o tamtej nocy, Karlu. Marto, czas nie leczy ran Magdalene, ale tłumi ból. 3. Nadszedł czas, abyśmy kontynuowali nasz spacer, tato. Tak, kochanie, czuję się teraz o wiele bardziej żywy. Bądźcie zdrowi. No dobra. Tośmy sobie trochę przypomnieli w sumie. No to rzeczywiście, to Karl miał syna Antona i on zginął w czasie tego buntu. Plot twist, plot twist, plot twist. Górne opactwo. O, Hym powinna porozmawiać z siostrą Gertrude, ponieważ była benedyktynką w Kiersu przed przybyciem klarysek. No po to tu przyszliśmy ostatecznie. Pewnie będzie mi mogła opowiedzieć wszystko o historii klasztoru na potrzeby fresku. No po to tu przyszliśmy, a po co tu, ale nie, to craft jest. Nie za bardzo rozumiem tego crafta. W sensie, no mówię cały czas, mi się wydaje, że to Wolf był synem Martina i tej Brigitty.
A tu jakiś kraft się zrobił z tego Wulfa. Och, uch, witaj. Witaj, krafcie, co tu robisz? Nic. Czy nie powinieneś coś robić tego, czym zajmujesz się całymi dniami? To co robię, to nie twoja sprawa, Max. Jeśli robisz coś niewłaściwego, wkrótce będzie to zmartwienie wielkiego Jorga. No dlaczego jego? Orety, dorwało mnie uosobienie prawa cesarskiego. Co, nie wolno mi zwyczajnie stać w pobliżu kaplicy i klasztoru? Podglądanie kąpiącej się Artemidy nie wystarczy, teraz próbujesz przyglądać się zakonnicom? Cóż, jedna z nich jest atrakcyjna, a do tego w moim wieku. Chyba. Są zakonnicami, nie bądź dupkiem. No i zakonnice mogą polubić dobrego człowieka, takiego jak ja, zwłaszcza te młodsze. Nie muszą przecież ignorować całej reszty świata. Właśnie to robią, tłuku, są zakonnicami, w klasztorze, zaprzysiężone Bogu. Skoro najwidoczniej wszystko już o nich wiesz, to może sama powinnaś wstąpić do klasztoru. Dokładnie to zamierzam zrobić. Jeśli miałoby mi to pomóc unikać takich dupków jak ty, byłoby to mistrzowskie posunięcie. O, naprawdę? Oczywiście mogę się doczekać, aż to zrobię. Ha, zakonnicy Magdalen, nigdy bym się tego nie spodziewał. Pozostali chłopcy będą załamani. Och, którzy? Nie powiem ci. Ponieważ wkrótce będziesz zakonnicą, nie zamierzam ci tego zdradzić. Racja, cóż, Gertruda już tam nie czeka. Dobrego dnia, krawcie. Bardzo dziwne. Idź pan, kurde. Dobra, Gertrude, ty już stoisz całymi dniami tylko po to, żeby ze mną porozmawiać. Niech Bóg cię błogosławi, Magdalene. Dzień dobry, siostro. Chciałabym was prosić o przysługę. Oczywiście, Magdalene, pomogę, tylko zdołam. Mam taką książkę, Historia Tassi, ale nie potrafię jej przeczytać. Czy możecie mi pomóc ją przetłumaczyć? Och, obawiam się, że moja łacina nie jest wystarczająco dobra, ale aby przetłumaczyć coś takiego. Te struktury gramatyczne są zbyt złożone. Przepraszam, Magdalene. W porządku, siostro. Będę musiała znaleźć inny sposób. Chciałbym zapytać o coś jeszcze, jeśli nie macie nic przeciwko. Chodzi o fresk w ratuszu. Oła. Tak gadałem, że zębami uderzyłem w zęby. Ach, zabolało. Lalala. Och, potrzebujesz więcej farby. Powinnam gdzieś mieć zapas galasów. Nie, dziękuję, siostro. Farby mam aż za dużo. Chciałbym zapytać o historię Kiersa. Masz robala na twarzy, Magdalene. Chciałbym zawrzeć na fresku w ratuszu historię założenia opactwa i świętych Tassing. Napisałem do wielebnego Mathieu, ponieważ mieszkał w opactwie, ale chciałem osobiście zobaczyć to miejsce. Ach, brat Mathieu został wielebnym, prawda? Zawsze nadawał się do takiej roli. Ale nie sądzę, że po to przyszłaś na wzgórze. Jesteś ciekawa historii świętych, prawda? No właśnie ci to powiedziała. Tak, miałam nadzieję, że moglibyście mnie oprowadzić po klasztorze i opowiedzieć o jego historii. Klaryski nie wpuszczają do klasztoru osób postronnych, nawet innych kobiet. Matka Franciszka nie chciałaby, aby ktokolwiek zwiedzał klasztor z przyziemnych pobudek. Uch, ta stara krowa. Cóż, to mi utrudnia pracę. Pozwól mi dokończyć, Magdalene Drakerin. Jednak matka Franciszka zawsze chętnie wita tych, którzy rozważają wstąpienie do zakonu. Jeśli młoda kobieta szczerze rozważa wstąpienie do klasztoru, może zostać do niego wpuszczona i poobserwować siostry. Kto wie, co jeszcze może odkryć, kontemplując święte życie. Przypuszczam, że nie zaszkodzi sprawić wszystkiego. Zwiedzanie klasztoru zajmie trochę czasu. Czy chciałabyś zobaczyć się teraz z matką Franciszką? Tak, chodźmy. Matko Francisco, chciałabym przedstawić Magdalene Drukerin, córka drukarza, tak? Niech ci Bóg błogosławi, Magdalene. Ojciec Tomas opowiedział nam o stanie twojego ojca i codziennie modlimy się o jego powrót do zdrowia. Dziękuję, opatko. Taki jest nasz obowiązek, służyć panu i społeczności, która się o nas troszczy. A co tu się w ogóle dzieje, siostro Gertrude? Znacie nasze święte zasady? Po co przyprowadziłyście do mnie młodą pannę Drakerin? Proszę mi wybaczyć, matko. Magdalene szuka swojego miejsca na świecie i rozważa święte życie. Myślałem, że obserwowanie sióstr może jej pomóc w duchowych poszukiwaniach. Spodobał jej się ten pomysł. Uch, racja. Te. A więc mimo wszystko zdecydowała się rozważyć moją ofertę. Jeśli Bóg wzywa cię do klasztoru, jestem w pełni gotowa pomóc ci spełnić ten boski obowiązek. Co spowodowało tę zmianę? Dlaczego jesteś zainteresowana dołączeniem do klarysek? Co za tekst. Jeśli zostanę siostrą, nie będę musiała wychodzić za mąż, co jest o wiele lepsze niż utknięcie z dziećmi do końca życia.
Święta Saty powiedziała mi, że jestem przeznaczona do większych rzeczy. Martwię się, że pomaganie ojcu, samodzielne prowadzenie pracowni, dokończenie fresku to dla mnie zbyt wiele. Tak szczerze, to nic mi tu nie odpowiada. Ale dla śmieszku damy to środkowe o dzieciach. Magdalenie, nie zachęcam do wstąpienia do zakonu z takiego powodu. Pamiętaj, że Pan nakazał człowiekowi, aby był płodny i się rozmnażał. Rozumiem jednak, jeśli Pan przyprowadził cię z tego powodu do klasztoru. Niektóre kobiety rodzą się bezpłodne. Jeśli naprawdę pragniesz świętego życia, to oczywiście zachęcam do obserwowania sióstr. Chodź ze mną, z chęcią powiem ci więcej o naszym zakonie. Tim, tirim, tirim. Pozmieniało się tu. Nasz mały klasztor był kiedyś częścią większego podwójnego klasztoru Kiersał. Chociaż jestem pewna, że siostra Gertruda już ci o tym wspominała. Klaryski żyją jednak zupełnie inaczej niż benedyktynki, które tu kiedyś mieszkały. Wierzymy, że nie powinniśmy nic produkować i żyjemy wyłącznie z jałmużny społeczności Tassing, a więc tego, co uznają za stosowne nam dać. Okej. Żadna z tutejszych sióstr nie posiada żadnej własności osobistej. Dzielimy ten klasztor jako dar od kościoła. Wierzymy, że Pan powołał nas do życia w ubóstwie i służbie. Czy takie życie do Ciebie przemawia, Magdalene? Nie jestem jeszcze do końca pewna, chciałabym się najpierw rozejrzeć, poczuć to miejsce. Magdalene, chyba mnie nie zrozumiałaś. Celowo zamknęłyśmy się na świat. Nie pozwolę, aby świecka kobieta odwracała uwagę moich sióstr od obowiązków lub zakłócała naszą regułę. Pozwolę jednak siostrze Suzanne pokazać Ci nasze obowiązki. Nie spieszcie się. Kiedy skończysz, przyjdź i znajdź mnie, a omówimy Twoją decyzję o dołączeniu do zakonu. No wreszcie, myślałem, że nigdy nie skończy. Co? Prawdę mówiąc, nie jestem tutaj, aby wstąpić do klasztoru. Szukam inspiracji dla fresku, który maluję w ratuszu, ale tak prosto z grubej rury. Cóż, zamierzam się tutaj rozejrzeć. Od czego zaczniemy? Klasztor składa się z wielu części. Kuchni, lokuarium, kapitularza, podwórza i starego warsztatu, choć nikt już nie korzysta z tej starej szopy. Zostawię ci decyzję, gdzie iść najpierw. Dobra. Chodźmy najpierw i to możemy klasztorne loku. Klasztor... Co się dzieje? Oto lokuarium. Większość odwiedzających opactwa trafia właśnie tutaj, ale nie wolno im wchodzić. Nam za to nie wolno wychodzić na zewnątrz. Jak powiedziała matka Franciszka, izolacja jest częścią naszych ślubów. Siostra Gertrude powiedziała mi kiedyś, że dawno temu siostry benedyktynki czasami wychodziły do miasta, a nawet rozmawiały z mężczyznami. A ja tu utknęłam i do końca życia będę wpatrywać się w te ściany. Czy jesteś tu nieszczęśliwa? Wygląda na to, że siostra Suzanne nie myśli zbyt dobrze o swoim życiu tutaj. A co ty nie powiesz? Musi jej się wydaje, że to nudne życie. Mimo to wydaje się, że nie ma w sobie tyle pasji, co siostra Gertrude i inne zakonnice. Musiała z jakiegoś powodu zdecydować się tu zostać. Może powinna dodać jej otuchy w kwestii jej powołania. Nawet mi zdarzały się takie dni, kiedy miałam dość bycia drukarzem. Może pomogę jej ponownie dostrzec zalety życia monastycznego. Nie chciałabym tylko przekroczyć żadnych granic. Czy jesteś tu nieszczęśliwa, siostro Suzanne? Sama nie wiem. Mój ojciec obiecał mnie kościołowi, gdy byłam jeszcze dzieckiem. Chodziło o jakąś przysięgę, którą złożył, gdy moja matka miała problemy z ciążą. I tak oto zostałam wysłana do klarysek tego samego lata, gdy skończyłam 17 lat. I tak po prostu was przyjęły, nikt nie zapytał, czego chcecie. Dlaczego mieliby to robić? Klaryski polegają na ofiarach innych, nawet w postaci dzieci, aby przetrwać. Moja rodzina jest oddana kościołowi, jestem w klasztorze dopiero od 2 lat, ale staram się jak mogę. Nie mam nic przeciwko modlitwom, ani ich porom i jestem pewna mojego oddania Panu, ale nie tego chciałam. Ale czy jakakolwiek kobieta dostała kiedykolwiek to, czego chciałaby z kary? Nawet Ewie się to nie udało. Rozumiem, mam więcej autonomii i mogę chodzić tam, gdzie chcę, ale nadal oczekuje się ode mnie za mąż pójście opieki nad domem. Nie jest tak źle, prawda? Może nie dla ciebie. Czasami byłam zazdrosna o siostrę Gertrude, nawet o siostrę Marguerite. Przynajmniej mogły poznać zewnętrzny świat, zanim skończyły 20 lat. Gdyby mogła siostra zrobić cokolwiek innego, co by to było? Nie zapominajcie o Matildzie i Wojslaj, kiedyś też przebywali w Kiersą, no właśnie. Ale nie. Chciałabym pojechać do jednego z dużych miast przynajmniej raz. Byłabym szczęśliwa, gdybym mogła zostać żoną sklepikarza. Westchnięcie. Dziękuję za wysłuchanie, Magdalene. W każdym razie pozwól, że pokażę ci resztę klasztoru. Będę zaraz za wami. Czy
i w sumie tutaj nic ciekawego nie było. Myśmy tak tu przyszli tylko, żeby sobie pogadać o tej chłopinie, która nas w sumie ani ziemi, ani grzeje. Kaplica klasztorna. Hej. O, Gertrude. To jest kaplica, w której wszystkie gromadzimy się w czasie mszy i liturgii. Jest to najstarsza część klasztoru i najbardziej przewiewna. Witajcie ponownie, siostro Gertrude. Siostry dokonały kilku drobnych poprawek na przestrzeni lat, ale wciąż przedstawia opasło z czasów jego powstania. No w sumie. Och, widać tu wieżę i bibliotekę, a krużganek nadal był w budowie. Tak, wieża była stołpem dla na długo przed tym, jak stała się klasztorem. Księstwo podarowało go zakonowi benedyktynów, gdy święte cesarstwo rzymskie się rozrosło. Nie miało już z niego żadnego pożytku. Mury te od pokoleń chroniły Tasing przed atakami. Widzę tu jakieś łacińskie napisy. Bóg powołał Lady Sabine, aby poprowadziła nasze siostry i braci w 1261 roku. Zamek pana Kiersau został zniszczony przez pożar w roku śmierci cesarza Fryderyka II. Pozostała tylko wieża. Dobra, robota Magdalene? Tak, pierwszy tekst wspomina datę założenia opactwa. Pani Kiersau była w rzeczywistości tą, która zasugerowała przekształcenie starego zamku w podwójny klasztor. Drugi dodaliśmy krótko po buncie. Matka Illuminata myślała, że to będzie stosowne. Nawet gdyby nie było tutaj sióstr, pozostałyby jakieś zapiski tego, co się wydarzyło. Kiersau jest wyjątkowy. Podwójny klasztor z dwoma świętymi, jednym mężczyzną i jedną kobietą strzegącymi miasta i opactwa. Wydaje się dziwne, że klasztor wykorzystał ponownie miejsce przeznaczone do prowadzenia wojen. Fascynujące jest to, że jeszcze zanim książę podarował ją kościołowi, ta fortyfikacja została zbudowana przez świętego Maurycego. Może tak. Historia tego miejsca jest od bardzo dawna związana ze świętymi. Wiele rzeczy, które kiedyś uważano za utracone, jest naprawdę fundamentalnych dla tego, jak żyjemy. Macie rację, siostro. Ten fresk będzie doskonałym punktem odniesienia dla tego w ratuszu. W takim razie cieszę się, że pomogłam. Niech cię Bóg błogosławi, Magdalene. I to kolejne. Ale jeszcze możemy z nią pogadać? Nie. Okej, to spadaj na drzewo. No to tam już więcej nic nie było. Tutaj dziedziniec klasztorny. O, tu jest Margaret. A tu jest kuchnia. Co nam powie Margaret? Jeszcze nic nam nie powie. No dobra. Wejdziemy na dziedziniec. Dziś jest chłodniej. Myślę, że na podwórzu nie ma zbyt wielu rzeczy, które mogłyby ci jakoś pomóc. Wszystko, co tu było, dawno temu zarosło chwastami. Wiem o tym miejscu tylko tyle, że mury zostały dobudowane, gdy klasztor powstawał na miejscu poprzedniego. Och, niech was Bóg błogosławi, siostro Benedicto. Siostra Suzanne, niech Bóg was błogosławi. Uch, ale ten lud jest twardy. Czy my się znamy, siostro Benedicto? Myślę, że zdarzyło mi się was widzieć w mieście. Tak, mogło się ją widzieć. Siostra Benedicta jest najmłodszą z sióstr. Matka Franciszka pozwala tylko jednej siostrze utrzymywać kontakty z mieszkańcami miasta. Benedicta otrzymała ten przywilej. Chyba brzemię. Muszę wszędzie biegać, zbierać jedzenie i wykonać wszystkie obowiązki. Wolałabym być w środku, gdzie jest ciepło. Co w ogóle robisz w klasztorze? Rozważam dołączenie do klarysek. Matka Franciszka powiedziała, że mogę się rozejrzeć. Węszy, a tak powiemy. Och, nie będę ci więc przeszkadzać. Co za przygoda. Właściwie to chciałam wam zadać kilka pytań, siostro Benedicto. Czy lubicie być zakonnicą? A po co to pytanie? Och tak, w ogóle mi to nie przeszkadza. Jest o wiele ciszej niż w domu i nie muszę już dzielić łóżka z rodzeństwem. Lubię pomagać starszym siostrom i nie mam nic przeciwko obowiązkom, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest tak zimno. Jeszcze jedno pytanie, siostro Benedicto. Czy widziałyście ostatnio jakieś tajemnicze postacie lub duchy? Duchy? Nie, ostatnio wszystko było normalne, nie zauważyłam nic dziwnego. Czyżby chodziło o ducha, którego widziała siostra Marie? Myślę, że to był Mauritius. Och, nie. Kto? Mauritius. Nie mów o tym matce Franciszce, ale znalazłam w pracowni starą książkę o chrześcijańskich legendach. Napisano w niej, że rzymski dowódca o imieniu Mauritius podbił Tasing, ale jego kolonia upadła. Większość miasta była pusta, dopóki chrześcijańscy uchodźcy nie znaleźli tego miejsca ukrytego w dolinie. To był cud. Zastanawiam się, czy to jest inna wersja opowieści o świętym Maurycym ratującym Tasing. Och, może. Nie pamiętam, czy w książce wspominano o jakichś świętych. Łacina była trudna do odczytania. W każdym razie, kiedy siostra Marie powiedziała, że widziała ducha, pomyślałem, że to musi być Mauritius, próbujący nas stamtąd wydostać.
Duch Rzymianina nie mógł być zadowolony z powodu przekształcenia jego wieży w opactwo, prawda? Co zrobiliście z tą książką? No cóż. Pewnego dnia miałem ją ze sobą w kuchni i cóż, przypadkowo położyłam na niej gorący pogrzebacz. Wpatruj się w szoku i przerażeniu. O mój Boże, pewnie uległa całkowitemu zniszczeniu. Próbowałam ją naprawić, ale teraz jest nieczytelna. Przepraszam, Magdalene. Nic się nie stało. Nie mogę. To znaczy jak... Och, nie... Nie, nie, nie idź w drugiego Andreasa. Ty mi nie zginiesz w ogniu z powodu książek. Nic się nie stało. Ta książka i tak prawdopodobnie pozostałaby nieprzeczytana. Cieszę się, że wam się podobała. Czy tam podoba. Poza tym ta historia podsunęła mi pełne pomysły na fresk w ratuszu. Dziękuję za opowiedzenie mi o książce, siostro. Nie powiem o tym matce Franciszce. Niech was Bóg błogosławi, siostro. Haha, dziękuję, Magdalene. Niech cię Bóg błogosławi. I myślę, że nas wyrzucą stąd. Klasztorna pracownia artystyczna. Stamtąd przyszliśmy, tu już nic nie ma. Za wiele to tutaj nie ma, mówiąc szczerze. Pracownia artystyczna. Pracownia jest pokryta kurzem. Tak, to była pracownia benedyktynek. Robił odznaki i pamiątki dla pielgrzymów przybywających, aby zobaczyć dłoń świętego Maurycego. Wygląda na to, że po pożarze zwyczajnie wszystko tutaj porzucono. Nic nie było używane od lat. Nie możemy żywić się malarstwem, a kleryski nie produkują towarów na sprzedaż, więc nie mają powodu, aby tu być. Takie trochę marnotrawstwo. Ale sztuka pozwala nam znaleźć piękno w życiu. Nawet Chrystus powiedział, że ojciec przyodział lilię polne w piękno. Nie możecie malować tylko dlatego, że sztuka nie jest niezbędna do przetrwania. To brzmi okropnie. Mamy inne sposoby tworzenia sztuki. Śpiewanie, opowiadanie historii, takie rzeczy. Ale tak, pracownia jest niedostępna. Matka Franciszka nie pozwala nam tu wchodzić, chyba że po to, by coś schować. Byłam tutaj kilka razy i zauważyłam, że zniknęły niektóre pędzle. Garnki z farbą też. Prawdopodobnie sprawka Krafta. Przyłapałam go kiedyś na próbie zajrzenia do wnętrza klasztoru. Nie zdziwiłabym się, gdyby bliźniakom udało się wkraść do środka. Myślę, że któraś sióstr potajemnie maluje. Myślę, że to duch, o którym mówiła siostra Marii. Czy któraś sióstr potajemnie maluje? Och, na Boga, nie. Wszystkie mieszkamy zbyt blisko siebie, aby coś takiego pozostało niezauważone. W każdym razie to przykre, że pracownia została porzucona w ten sposób. Prawdę mówiąc, Magdalene, nie sądzę, że powinnaś wstąpić do klasztoru, nawet jeśli i tak nie po to tu przyszłaś. Gertrude czasem o tobie opowiada, a poza tym wydaje mi się, że kochasz swoją sztukę. Bez niej znienawidziłabyś to miejsce. Co tu mamy? Taka cenna farba pozostawiona do wyschnięcia i spękania na paletach. To sobie ją weź. Widzę tu jakiś stary skrawek pergaminu. Różni się od pozostałych. Wygląda jak skrawek rękopisu. Na marginesie napisano coś po łacinie. A to nie jest to miejsce, do którego Andra spadł z tym, z Kasparem? Mitreum w Tasing zostało zniszczone przez powódź. Mitreum. To samo słowo widziałem w rzymskiej części kopalni. Zaraz, to może pochodzić z tej książki, którą znalazła siostra Benedicta. Zastanawiam się, dlaczego wspomina o Mitreum. Nie wiem, nigdy nie słyszałem tego słowa. W klasztorze z pewnością nic nie nosi takiej nazwy. Cóż, notatka mówi, że Mitreum zostało zniszczone, więc przypuszczam, że teraz nie ma to większego znaczenia. Jeśli szukasz tego, to jest raczej to, gdzie Andreas z Kasparem wpadli, to ja to wiem, gdzie to jest. Ja mogę ci powiedzieć, nie? Te stare odznaki są piękne. Mam nadzieję, że pielgrzymi, którzy je kupili, również je pokochali. No i to raczej tyle. Tak szczerze, nie wiem za bardzo, co my tu robimy w tym rozdziale akcji, cokolwiek, jak tą Eko Magdalene. Nie umiem stąd wyjść. To będzie trochę problem, wiecie? Nie umiem stąd wyjść. Nie umiem stąd wyjść. Nu, 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 nu. Czekajcie. W dół to idę w dół. No to tutaj jakoś do góry powinienem. Kurde, jak to zrobić? Teraz no, staram się do góry. To nie idzie. No to się trochę namęczymy w takim razie. Dobra, mam po prostu kliknąć. Okej. Nie mam tam podchodzić, mam po prostu kliknąć. Ma to sens. Kuchnia klasztorna. Wow, 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 wow. To jest kuchnia. Nie ma tu nic ciekawego. Siostra Marii, siostra Izabeł przejęły większość obowiązków kuchennych,
ale wszystkie im w razie potrzeby pomagamy. A tutaj jest przejście tajne, ale nic z tym nie zrobimy. Dwie siostry do pogadania i tyle. Marii, niech Bóg cię błogosławi dziecko, dostarczasz coś? A nie, siostro, dowiaduję się więcej o historii klasztoru, dzięki czemu będę mogła dokończyć fresk w mieście. Ach, rozumiem, ta kuchnia jest używana od 10 lat, z pewnością dłużej niż żyje. Lubię przygotować posiłki dla sióstr, ale nigdy nie mogę się zmusić do zażynania zwierząt. Siostra Izabeł łaskawie podjęła się tego zadania za mnie. Potrzebuję pożywienia, ale uważam, że zabijanie jakichkolwiek zwierząt jest złe, zgodnie z regułą świętego Franciszka. Zadawanie cierpienia jakiejkolwiek żywej istocie jest niepotrzebne i złe, nawet jeśli Bóg dał Adamowi i Ewie panowanie nad zwierzętami. Kuchnia wydaje się dość prosta. Czy jest tu coś z czasów założenia klasztoru? Obawiam się, że tylko sama budowla. Naczynia kuchenne muszą być co kilka lat wymienione. Chociaż w niektóre noce przy kuchni pojawia się duch, zagubiona dusza, uwięziona między niebem a piekłem. To Andreas pewnie tu lata, kurde. Ja wam mówię, Andreas macha się w czasoprzestrzeni i to on wszystko robi. Siostro Marii, tylko nie znowu to. Magdalene nie musi tego wysłuchiwać. Czy mógł to być duch jednej z sióstr z czasu założenia klasztoru, może nawet świętej Tasji, to niedorzeczne, co sprawia, że uznałeś to za ducha, gra świateł, nie tam. Jeśli tak było, nigdy nie powiedziała do mnie ani słowa, chociaż padłam przed nią na twarz w modlitwie. Duch kimkolwiek jest, wyłonił się z ziemi podczas czuwań. Świt i zmierzch to godziny, w których granice między tym światem a światem duchowym są najcieńsze. Możemy być tu najnowszymi przybyszkami, ale ten klasztor jest bardzo stary. Być może wieki temu pod tymi fundamentami było coś rzymskiego. Duch może starać się poczuć obecność Boga teraz, gdy spoczął na Ziemi Świętej. Dlaczego miałby się objawić w klasztorze ten duch? Serce mi pęka na myśl, że ten duch wołał o pomoc, uwięziony poza zasięgiem nieba. Pójdziemy dalej, Magdalene? Lepiej zbytnio nie denerwować siostry Marii. Oczywiście niech Bóg was błogosławi, siostro. Niech cię Bóg błogosławi, dziecko. A ty coś wow. Cóż, zobaczyłeś już cały klasztor. Nie ma tu zbyt wiele. Halo, ale ja z tobą nie pogadałam. Nie pogadałam jeszcze. Co o tym myślisz? Rozumiem atrakcyjność takiego skromnego życia. W pewien sposób uwalnia ono od świata, nawet jeśli mnie do niego nie ciągnie. Rozumiem, dlaczego ludzie wybierają święte życie, ale to nie dla mnie. Nie zrezygnuję ze sztuki. No. Rozumiem, poświęciłeś całe swoje życie swojej pracy. Trudno byłoby ci teraz z tego zrezygnować. Minęło tyle czasu, odkąd rozmawiałam z kimkolwiek spoza klasztoru. Przypomina mi się życie, które kiedyś miałam. Teraz myślę o tym, czy powinnam pozostać z siostrami. A czemu ja mam o tym decydować? A se odejść, kurde, w dupie. Wasza rodzina właściwie was tu zostawiła, nie jesteście nic winni siostrą. A, nie przekonam. No i dobrze. Nie przekonam i cześć. A jednak jestem. Siostry się mną zaopiekowały. Kochają mnie, a ja kocham je. Nawet jeśli to życie nie było moim wyborem, zaakceptowano mnie. Kto wie, może z czasem będzie lepiej. To na choinka mnie pytasz? Może. Postaram się pomóc w każdy możliwy sposób, nawet jeśli miałoby to tylko oznaczać zakradanie się do murów klasztoru, aby się przywitać. Naprawdę? Byłoby cudownie, o ile nikt się o tym nie dowie. W każdym razie powinniśmy wrócić do matki Franciszki, zanim zacznie coś podejrzewać. Miałem nadzieję, że dowiem się czegoś więcej na potrzeby fresku, ale cieszę się, że mogłem was poznać. Nie, to ja dziękuję tobie, Magdalena. Dzisiejszy dzień był ciekawszy niż jakikolwiek inny, jaki pamiętam od chwili zamieszkania w opactwie. Chodź, znajdziemy matkę Franciszkę, będzie chciał słyszeć, co myślisz o tym miejscu. No to sobie nie pogadałem z tą typiarką, co rybę ciupu ciupu, a z tym duchem, no to jeśli ona widziała w kuchni, jak coś wychodzi z podłogi, no to tam wiadomo, tam jest to tajne przejście. Ale po co tutaj dalej ktoś ma chodzić tym tajnym przejściem? Nie rozumiem. No więc Magdalene, jak oceniasz Klariski? Czy dobry pan wzywa cię do zostania siostrą? Obawiam się, że muszę najpierw zająć się moim ojcem, muszę dokończyć fresk, później mogłem przejść obowiązki mojego ojca. Wolę moje książki, druk i cześć. Rozumiem. Uważaj, aby ten fresk nie stał się dla ciebie bożkiem, Magdalene. Tak jak Ewa miała słabszą wolę niż Adam, tak i ty możesz natknąć się na owoc pokusy. Nasza wspólnota jest dość skromna w porównaniu z przepychem starego benedyktyńskiego domu działającego pod rządami potężnego opata. Rozumiem, dlaczego w dzisiejszych czasach ten zakon przyciąga coraz mniej kobiet. Dziękuję za wpuszczenie mnie do środka. Nie ma o czym mówić, Magdalene. Niech Bóg cię błogosławi. No i nara. Niestety będę teraz bardzo mocno kaszlał. Wykaszlane?
Gertrude, ach, Magdaleny, jak przebiegała twoja mała wyprawa? Czy tam przebiegła? Założenie opactwa wiele mnie nauczyło, mam już pomysł, co chcę przedstawić na fresku. Cóż, uzyskałam trochę informacji o klaryskach, ale nie dowiedziałem się zbyt wielu historii opactwa. Jestem sfrustrowana, że tak niewiele pozostało ze starego opactwa i świętych. Mało informacji. Czegoś tu jednak nie rozumiem, siostro. Opactwo było bardzo zamożne. Dlaczego mnisi nie odbudowali go po pożarze? Cóż, to byłoby za zadanie. Kaplica była piękna. Witraże zawsze przykuwały moją uwagę o poranku. Tej nocy w Tasing było wiele gniewu i smutku. Opat poczuł, że bracia i siostry nie są już mile widziane w Tasing i postanowił opuścić to miejsce. W rzeczywistości rozwiązanie opactwa było nieuniknione. Kiersa ukończyły się pieniądze i patroni. Zamieszki i pożar były po prostu szczególnie okropnym i bolesnym sposobem na pozbycie się klasztoru. Czy cokolwiek przetrwało pożar? Niektóre budynki są nienaruszone, ale wszystkie są strasznie zarośnięte. Nie odważyłam się tam zapuścić. Wątpię, czy znalazłaby w środku coś pomocnego do swojego fresku, poza zwęglonym drewnem i pergaminem. Może nadal warto się temu przyjrzeć, jeśli będę ostrożna. Czasami się o ciebie martwię, Magdalena. Naprawdę. Dziękuję za wszelką pomoc, siostro Gertrude. Nie ma o czym mówić, Magdalena. Niech Bóg cię błogosławi. Ej, no. To nawet ja sobie nie pochodzę sam? A nie, no. Jestem tutaj. Wizyta u klarysek. Pitu, 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 pitu. A, tu się wychodziło. Myślałem, że nas zrespia. No dalej tu stoi. Cóż, to było, nie wiem. Dowiedziałem się więcej o założeniu Kiersał. A ta ilustracja z rękopisu Mitreum przypominała te z kopalni. Czy jest to część historii opactwa? Historii Tasing? To musi być gdzieś zapisane. Gdyby tylko biblioteka nie spłynęła wraz ze wszystkim, co w niej było. Ruiny są tuż obok. Może nie wszystko zostało zniszczone. No właśnie, idziemy. Do kościoła, do ruin. Będzie tutaj duch Andreasa. Ja zniknę, bo ja nigdy nie wiem. Może coś pojawi tam, gdzie akurat zasłaniam. Mój Boże, jakie to wszystko jest niezwykłe. Zastanawiam się, jak to musiało wyglądać przed pożarem. Wszystko zawaliło się w czasie pożaru. Będę musiała zachować ostrożność, przedzierając się przez ten gruz. Dawaj. Szukamy Andreasa. Ale będzie beka, jak coś znajdziemy po Andreasie. Chociaż nie, no jak po Andreasie, to by się wszystko spaliło. Tu nic nie będzie po Andreasie. Może mogę się pokazać? Nie wiem. Och, psia krew. Dawaj. Będą jakieś quick time eventy? No, tu będzie duży jump. No, dawaj. Nie bój się, jumpuj. No, jumpuj. Aj, tam schodzi. No i spadło. Ej, teraz przychodzi klosi, siups, chlups i po sprawie. O nie, tędy nie wrócę. Jeśli zacznę się wspinać, może się dalej zawalić. No i dobrze, nie wracaj. Będę musiała znaleźć inne wyjście. Spokojnie, jasno wyjście. Ale wrócę już do was, bo raczej nic tu się nie strasznego nie wydarzy, w sensie nie zasłonię nic. No, idziemy na wieżę. Pnącza. Będziesz się wspinać? Ze starej klatki schodowej nic nie zostało, chyba tędy nie przejdę. Dawaj, wspinaj się, będzie śmiesznie. Te winorośle sięgają do samej góry. Wyglądają na wystarczająco mocne, aby utrzymać moją wagę. Takie rzeczy, wiesz? Cóż, nie ma innego wyjścia. Spojrzyła na winorość i ona wie, ta winorość utrzyma 50-60 kilo. Lecimy. Wiele to tu nie widać. Młyn widać ostatecznie na środku. To jest młyn tam narysowany, tak ciup. Widzę stąd cały Tasing. Zastanawiam się, czy uda mi się rozpracować fundamenty opactwa, aby znaleźć sposób na dotarcie do biblioteki. Co tam widzisz? Założę się, że mogłabym tędy zejść. Dach wygląda dość stabilnie. To dawaj, skacz. Ktoś nie chce skakać. Idziemy w nieznane rejony w pewnym sensie. Jakby się ta animacja była troszeczkę szybsza, to w ogóle byłby cud miód. Ale ładna muzyczka przynajmniej jest tutaj, nie?
No dawaj, siupaj w dół. A, i jesteśmy przy skryptorium. I wszyscy wiemy, gdzie jesteśmy, prawda? Dawaj, widzę coś. Widzę buzię w tym tęczu. No złaź szybciej. Zlazła. Tutaj nic, tam nic. Dobry Boże. Pamiętam, jak spłonęła biblioteka. Przecież ty miałeś ze 2 latka, Zeta, pamiętasz? Tata mówił, że byłam wtedy jeszcze dzieckiem, ale pamiętam płomienie buchające z okien. Tak wiele ludzi krzyczało i biegało po okolicy. Tej nocy popłakałam się do poduszki. Od tamtej pory nie widziałam tego miejsca. Wygląda na to, że w środku już nic nie zostało. Przypuszczam, że zbyt wiele sobie wyobrażałam. Cóż, Magdalen, jak zamierzasz się stąd wydostać? No, możemy iść dołem przez cmentarz, a możemy zobaczyć kwiatuszki jeszcze. Wydaje się, że te róże uczyniły opactwo swoim domem. Cieszę się, że wciąż rośnie tu coś pięknego. Okej. Okay. Tam u góry spłonął Andreas. No cóż. Tu jest cmentarz. Czy coś tu się pozmieniało na tym cmentarzu? Ostatecznie niekoniecznie. Więcej róż się pojawiło. Wydaje się, że te róże czynią opactwo. No to to samo. Tutaj mamy, prawda, brata Piero. Tu gdzieś była tam pierwsza ta matka. I wychodzimy sobie po prostu. O, kotki. Zastanawiam się, czy w opactwie zawsze było tyle kotów. No jakieś tam były. Być może zapytam Wojsława, co pamięta z pobytu tutaj. Być może. Tu nigdzie wejść nie możemy, ależ to miejsce podupadło. Przykra sprawa. Przykra sprawa. Kapitularz. I tam, a tu tylko możemy coś zobaczyć. Drzwi wydają się zablokowane. Tędy nie przejdę. No dobra, idziemy przez kapitularz. A i tak, to nam zostało. A nie, tam jest przemalowane to zostało. Och, stary fresk, jest zaniedbany, ale wciąż widzę niektóre postacie. Taniec śmierci, tak. Ale tutaj jest bar, to jest baron? Co tu się stało? Co? Te postacie wyglądają jak nowe. Farba nie może mieć więcej niż kilka lat. Tam od sióstr ktoś ukradł... Od sióstr ktoś ukradł farbę i tutaj to wszystko namalował. Ale co my widzimy? Ten z wbitym nożem tak chyba w plecy to nie jest baron? Tutaj mamy Gaja, który morduje Otto, ale ostatecznie Otto spadło. Tutaj to nie wygląda. Znaczy, no, że coś na niego spadło. Tutaj to tak nie wygląda. I na końcu mamy, jak rozumiem, Andreasa, który się smaży. Czy nie? Czy Andreas to jest ten u góry? No Andreas to bardziej mi pasuje ten u góry z zamalowanymi oczami, ale kto to jest ten, co jest w ogniu? Wygląda jak Kaspar, nie wiem czemu tak mi się przypomina. Ciężko powiedzieć. No i tam całkiem po lewej jest, nie wiem czy ja będę mógł, no dobra. Czy mogę tu pochodzić? Ktoś to domalował, no. A tu na środku co jest? Co zasłaniasz, kurde? Nie podoba mi się to. Kto mógłby dodać nowe postacie do tańca śmierci? Wyglądają jak ludzie z miasta. Stąd osoby, które zmarły. A skąd wiesz, że to akurat muszą być osoby, które zmarły? To musi być baron. A skąd ty takie rzeczy możesz wiedzieć, że to musi być baron? Widziałeś kiedyś barona? Wiedziałeś dokładnie, jak umarł? I gdzieś ja tam Otto jeszcze mówiła? Zaraz, czy to... A Otto tu leży nad nią. To co tam Gaj robi ostatecznie? A, bo tutaj Gaj, on na pergaminie coś pisze, że on tam okradł opactwo bardziej, tak? Ale całkiem po lewej jakaś bestia zjada chłopa? Dobrze rozumiem to? No niestety ktoś tu będzie, więc raczej sobie na to nie popatrzymy. Ktoś idzie. Ktoś tu jest. Halo? I uciekł.
Kim jesteś? Trzy kropeczki. Zapomniane opactwo. Dobra, rozumiem, że tutaj dalej nie pójdziemy. No dobra, tu mamy ogień. Jeden z tych chłopów to jest Andreas. No bardziej ten u góry to jest Andreas. Ten na dole to nie wiem. Jedyne co mi się kojarzy to Kaspar, ale to przecież nie może być Kaspar, bo Kaspara nie było. O co tu chodzi? No tu mamy Gaja, który jak rozumiem oszukiwał opactwo. Tu mamy Ottona, który został zabity. Ale to drzewo? Czemu takie drzewo jest narysowane przy Ottonie? Tu mamy Barona z tym kwiatkiem. No i tutaj tak jest ciemno, ale tu ewidentnie jakaś bestia zjada chłopa, który ma skrzydła? Tego nie jestem w stanie zrozumieć. Kto to może być? Czy znamy kogoś, kto lubił malować? Nie za bardzo bym powiedział. Dobra, idziemy dalej, trudno. Wy możecie rozważać, co my tutaj widzimy. Drzwi! Ktokolwiek mnie obserwował, musiał je otworzyć. Trzy kropeczki, nie podoba mi się to. Myślę, że widziałem już wszystko, co pozostało z opactwa. Chcę się stąd wydostać. No to tu masz wyjście, moja droga. Górne opactwo. Ping pong, ping pong. O, śnieg. Kiedy zaczął padać śnieg? Powinienem wrócić do ratusza i zabrać się do pracy. Dobre. Ding, ding, ding. A ten chłopak tu stoi. Uznajemy, że to nie on. Bo raczej by uciekł. On jest tu dalej w tym miejscu. Ding, 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 ding. O, a tam nie... Co tu jest? Patrzcie u góry. Śnieg spełza po zboczach gór. Wkrótce nadejdzie zima. A. Takie information im sprzedajecie. No dobra. To lecimy. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. No to dziwne się rzeczy tutaj jak zwykle dzieją. Tu Apollo stoi. Tutaj byliśmy. Idziemy do ratusza. Siup. A co ty tu robisz z powrotem? Co on tak stoi przy tym ratuszu ciągle, ten Karl? Północna część. Oni kiedyś coś tu zarysują, zamalują pewnie jej, obstawiam. Ping, pong, ping. Znowu coś przyjdzie i będzie decyzja, co malujemy. Albo coś się złego stanie, a nie Werner. Dobry wieczór, Magdalene. Dobry wieczór, doktorze Stolz. Widzę, że robisz postępy w pracach nad freskiem. Bardzo szybkie postępy. Wrzum. Ustawiłem arkusze, rusztają w taki sposób, aby nie zakłócały przepływu powietrza. Dzięki temu warstwy szybciej wysychają. Rozumiem, to całkiem sprytne. Rada poprosiła o informację o twoich postępach. Czy za każdym razem to będzie tak, że będzie decyzja, bo ktoś przyjdzie i będzie pytał, co ty myślisz rysować? Badają wczesną chrześcijańską historię Tassing po odejściu Rzymian. Dowiaduję się, jak ludzie osiedlili się wśród ruin, jak powstało opactwo, dlaczego nasi święci są dla nas tak ważni. To było mnóstwo informacji, ale zdecydowałem się na mój temat. A co wybrałeś, jeśli mogę zapytać? Na mole świętego Maurycego, świętą Satię i panią Labiryntu, przyjmujących chrześcijańskich osadników. Chcę przedstawić fakty historyczne. Na mole panią Kiersą, zakładającą opactwo w miejscu starego stołupu. Na mole Bawarczyków, osiedlających się wśród rzymskich ruin, dając początek chrześcijańskiej historii Tassing. Niech będzie ta święta, tutaj to święci niech będą. Są świętymi najbliższymi Tassing i Kiersą i są częścią naszej historii od pokoleń. Święci są głównym filarem tożsamości Tassing i podstawowym źródłem jego dochodów. Uhonorowanie ich na fresku zostaje dobrze przyjęte przez miasto. Lord również spojrzy na to przychylnie. Musisz zawsze pamiętać, że fresk jest nie tylko dla ciebie, ale dla wszystkich mieszkańców Tassing. Pamiętam. Bardzo dobrze. Po tej sekcji zostanie jeszcze wiele pracy do zrobienia. Nawet jeszcze nie wymyśliłem, jak zamierzam przedstawić bunt. Ach, tak. Wyobrażam sobie, że stwarza to trudności, które nie dotyczą innych fresków. Dziwne jest opowiadać historię, która wciąż żyje w sercach tak wielu tutejszych ludzi. Nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał o tym mówić. Wszyscy po prostu to wyparli. Wygląda na to, że czeka cię masa roboty. W takim razie nie będę przeszkadzał. Och, doktorze Stolz? Tak? Czy ktokolwiek widzieliście kogoś czającego się przy opactwie?
skąd on ma to wiedzieć? Ale zapytamy. Albo o tym słyszeliście? Od lat nie byłem przy opactwie i nie, o niczym takim nie słyszałem. Dlaczego? Widziałem, że ktoś mnie śledzi kilka razy. Przykro mi to słyszeć. Czy nie spotkałeś niedawno tego wstrętnego drwala Halera Branta? To prawda, nie było to przyjemne doświadczenie. Cóż, jeśli masz jakieś obawy, powinnaś poprosić jednego z chłopców, aby cię eskortował, gdy będziesz poza domem. Nie musisz ryzykować swojego bezpieczeństwa. Macie rację. Dobranoc, doktorze Stultz. Dobranoc, Magdalene. Nie. Doktor Kupa. Namalowane? A jesteśmy tu. Została mi ostatnia część fresku. Jak mam namalować bunt? Nie maluj. Tata zawsze opowiadał, że archidiakon był jedyną osobą, która szukała wtedy sprawiedliwości. Tylko jak on miał na imię? Jedyne imię, jakie pamiętam, to imię archidiakona, który przybył do Tassin, kiedy zamordowano tamtego barona. Jakob Estler być może spisał relację z buntu jako archidiakon. Napiszę do niego i zapytam. I oczywiście muszę też odpisać Esther. Napiszę do nich dziś wieczorem przed snem. No my tu raczej nic ciekawego już nie zrobimy, więc równie dobrze możemy tam iść. Tu coś jest niby. Zasłaniam, ale tu coś jest. O, proszę. Posprzątam to później. Fresk jest ważniejszy. Ależ informacja, ależ to było potrzebne. Dziękuję twórco gry, że dałeś mi możliwość kliknięcia w to miejsce. Czuję się ukontentowany. Pisz. W porządku, od czego by tu zacząć? Napiszę do archidiakona Jakoba Estlera i zobaczę, czy może mi coś powiedzieć o buncie. Napiszę też list do Esther. Mam nadzieję, że kurier zdąży przedostać się przez przełęcze, zanim nadejdzie zima. Pewnie nie. Jakob Estler, były archidiakon Fryzyngi. Nazywam się Magdalene Drickerin, jestem artystą z miejscowości Tassin w Górnej Bawarii. Wydaje mi się, że mieliście styczność z naszą społecznością w związku z badaniem sprawy morderstwa barona Rüftwogela w opactwie Kierso w 1518 roku. Czy pamiętacie cokolwiek na temat tamtej sprawy, o czym mogli zapomnieć mieszkańcy Tassin? W szczególności, czy pamiętacie coś o kimś, kto pisał notatki, aby sprowokować zabójcę? Czy dotarliście do jakichkolwiek dowodów, które mogłyby sugerować, że to był jakiś większy spisek? Czy macie jakiś powód, by wątpić w zakończenie tej sprawy? Ale tak z dupy ona o to pyta. Tak totalnie z dupy ona o to pyta. Ale weźmy to drugie o spisku. Z góry dziękuję za wszelką pomoc, jakiej możecie udzielić. Magdalene Drickerin. Miałeś pytać o bunt, a ty tak naprawdę napisałeś tylko na temat barona. I nie powiedziałeś, byczku, a o buncie coś, żeś słyszał? Miałeś styczność z tym buntem? A wiesz, kto może mieć styczność z tym buntem? Najdroższa Esther, mam nadzieję, że jesteś zdrowa. Musisz wiedzieć, jak ogromnie cieszę się z ciebie i Symunda. I Elizeusza też oczywiście, i twoich rodziców. Rozgrzewa moje serce, że twoja rodzina ma się tak dobrze. Zanim ten list do ciebie dotrze, zima zapewne przywędruje do Tassin. Już teraz w nocy jest mróz, więc przeorganizowałem pracownię, żeby tusze nie traciły jakości. Czy musisz się tym przejmować w Pradze? Wspominałeś, że pada śnieg, ale zawsze wyobrażałem sobie, że zimą jest tam cieplej. Tata nie miała się zbyt dobrze, ale przynajmniej jest mu wygodnie. Śpi więcej, ale doktor Stolz mówi, że to skutek zimniejszej pogody. Robię dla niego co mogę, ale ta zima jest ciężka. Poprosiłem Agnes o pomoc, ale nawet z doktorem Stolcem nie mogą więcej wskórać. Nie wyjdzie z tego, a ja nic nie mogę na to poradzić. Chryste, boję się, Esther. Prace nad freskiem postępują dobrze, ale nie mogę pozbyć się wrażenia, że ktoś mnie śledzi. Ciągle widuję pełną postać w mieście. Po zbadaniu kopalni, aby poznać wczesną historię Tassin, a następnie ponownie w ruinach opactwa. Nikt inny w Tassin nic nie widział, ale niektóre zakonnice mówią, że widziały duchy. Jeśli to osoba, która zatykała mojego tatę, to dlaczego mnie śledzi? Cokolwiek to jest, na pewno nie jest to nikt z Tassin, ale czego chce ode mnie? A powiedzmy, że w zakonnicy widziały duchy. To takie dziwne, przeraziło mnie już kilka razy. Ale nie chcę cię martwić. Nic mi jeszcze się nie stało, więc myślę, że będzie dobrze. Jedyną dobrą wiadomością, którą mogę się w tej chwili podzielić, jest to, że fresk jest już prawie ukończony. Powinnam go ukończyć przed Bożym Narodzeniem lub wkrótce po nim, raczej przed Nowym Rokiem. Wtedy być może w końcu będę mogła cię odwiedzić i poznać tego Symunda. W każdym razie obawiam się, że będzie to mój ostatni list w tym roku. Reichspost już się spóźniał i informował o coraz gęstszym śniegu w przełęczach. Prywatne usługi pocztowe prowadzone przez rodzinę Thurn und Taxis
i zatwierdzone przez Święte Cesarstwo Rzymskie. Wygląda na to, że zaczyna się ostra zima. Trzymaj się ciepło i przekaż moje pozdrowienia twojej rodzinie oraz Simundowi. Serdecznymi pozdrowieniami, Magda. Mam ram, widzę, jakiś liścik jest na łóżku. Czy gra nam pozwoli się do niego dostać? Co tu jest? Skąd to się tu wzięło? Aha! Przestań! Trzy kropeczki. Zupełnie jak notatkę, którą znalazł tata. Kto to robi? Coś czuję, że prędzej czy później się tego dowiem. No i ja mam nadzieję. Muszę zapytać o to tatę. To nie może być przypadek. Ale jest taki słaby. Nie chcę go denerwować. Muszę tylko poczekać na odpowiedni moment. Mam nadzieję, że taki nadejdzie. Dawaj, teraz jest odpowiedni moment. Stary i tak umrze. Przestań. Kto to wszystko pisze? To wszystko będzie chory Peter, to będzie. Jestem stary. Ale to nie jest odpowiedni moment. No to się nie dowiemy za wiele. Trochę chips. Dobra, idziemy do spania. Pitu. Robi się późno, powinienem się wkrótce przespać. Idź spać, dawaj, do spania. Animacja tej kobiety, jak idzie spać, jest irytująca. Tak. Stópki odsłonięte, włoski zaczesane. Można położyć dupsko na łóżku. Teraz skrzypiało, można spać. Zima jest, a ona dalej bez przykrywania śpi. No i lecimy do przodu oczywiście, bo czekamy na listy. Czyli nic złego jej się przez ten czas nie stało. Tyle dobrego. Mamy już grudzień. Ciekawe, czy dojdziemy do dzisiejszej daty. Co my dzisiaj mamy? Jak ja to nagrywam, jest 12 grudnia, ale my tutaj mamy, które tam były 4. Panienko Drakeryn, mam dla was dzisiaj tylko jeden list, a to dupsko. Od kogo? Przełęcz jest prawie niemożliwa do przejścia, a ten śnieg to ogromny wysiłek dla konia i dla mnie. W każdym razie życzę szczęśliwego adwentu, moja droga. Dziękuję, wzajemnie. Ale jaki szalik ma, czy to tam jest? Odpowiedź od Jakoba Estlera. Dobra, bo już się bałem, że od Estler. Uwaga. Panno Drakeryn. Pamiętam sprawę Rufdwogela, choć minęło ponad 10 lat, odkąd służyłem jako archidiakon. Znaczy, no jako służyłeś, bo samo morderstwo to miało miejsce 18 lat temu, nie? Nie jestem już związany z urzędem księcia biskupa. W rzeczywistości nie jestem już związany z kościołem katolickim. Plot twist. Jeśli nie masz nic przeciwko konwersacji z luteraninem, opiszę wszystko, co pamiętam. Będąc archidiakonem, badałem wiele morderstw, ale żadne z nich nie miało osobliwej otoczki spisku, jak to było w przypadku barona Rufdwogela. Po tym, jak chłopi spalili Kierso, przeczytałem raport sugerujący, że zamordowanie miejskiego stolarza również było efektem spisku. Mówimy o Ottonie. Mniej więcej w tym czasie przeprowadziłem własne śledztwo dotyczące śmierci poprzednika ojca Gernota, ojca Matiasa. I teraz się nagle takich rzeczy dowiadujemy. Chociaż nikt nie podejrzewał wtedy nieczystej gry, miałem powody, by sądzić, że jego śmierć mogła być związana z dwoma innymi morderstwami. Jeśli tak jest, w waszej społeczności od wielu dekad mógł pozostawać uśpiony wąż. Wciąż może to robić. Co powoduje, że ten wąż budzi się co kilka lat, aby zainscenować kolejne zabójstwo? Obawiam się, że znalezienie odpowiedzi na to pytanie może sprawić, że się wami zainteresuje. Jeśli jednak jesteście zdeterminowani, aby znaleźć źródło kłopotów, wierzę, że musicie wypytać o to swoich sąsiadów. Wzywam do ostrożności w dochodzeniu w tej sprawie. Jeśli wąż tylko śpi, niebezpieczne może być grzebanie w jego starych miejscach spoczynku. Mam nadzieję, że będzie to dla was pomocne. Niech Bóg was błogosławi i trzyma w swojej opiece. Jakob Estler. Pitu. I tym razem brak odpowiedzi od Ester. Musiał ją opóźnić gęsty śnieg. Listonosz powiedział, że nie otrzymam więcej listów do wiosny. Lepiej już wrócę do ratusza. Jeszcze sporo pracy przede mną. Ting tong. O! Dobra, uwaga. 6, który ja tam mówiłem, że mam, jak to nagrywam? Ja mam 12. Kurde, przelecieliśmy przez 12. Dupsko. 22, 23, 24. Mamy Wigilię. Dzień dobry, tato. W końcu nadrobiłem zaległości przy fresku i mogę dzisiaj przejść do jego ostatniej części. Obiecuję, że go ukończę.
Magdalen, jestem z ciebie dumny. Dzięki, tato. Przykro mi, że doktor Stulz zabronił ci iść na wieczorne uroczystości. Wiem, jak bardzo lubisz Perchtenlaufen. Germański rytuał ludowy obchodzony w okresie Bożego Narodzenia, podczas którego mieszkańcy miasta przebierają się za perchty i wypędzają złe duchy z miasta, aby chronić je w nadchodzącym nowym roku. Ach, zawsze pozostaje mi przyszły rok. No tak. Jak się czujesz? Doktor Stolz powiedział, że jeszcze tu dzisiaj zajrzy. W porządku, nic mi nie jest. Może powinnam zostać dziś z tobą w domu. Nie, Magdalen, jeśli chcesz pracować, powinnaś pracować. Wszystko w porządku. W rzeczywistości mam dzisiaj lepszy nastrój. W końcu to Wigilia. Oczywiście. Trzy kropeczki. O co chodzi? Tato, znalazłam pewną notatkę jeszcze w listopadzie. Notatkę? Co masz na myśli? Przypominało notatkę, którą znalazłam w twoich planach dotyczących fresku. Zwykły skarek pergaminu wyglądał tak, jakby pochodził ze starego rękopisu. Wyszukane pismo, fioletowy atrament, zawierał jedno słowo. Przestań. Trzy kropeczki. Czy wiesz, skąd się wzięły? Kto je napisał? Trzy kropeczki. Magdalena. Ja... ktoś puka. Och Boże, to musi być Yc. Powiedział, że wpadnie z większą ilością drewna opałowego. Trzy kropeczki. Jeśli coś wiesz, chciałbym, żebyś mi o tym powiedział, dobrze? Tak, dobrze. Czy możemy o tym porozmawiać później? Tato, powiem ci, obiecuję. W porządku. Jak to bejtuje gra, jak to bejtuje, a wiemy, że nie powie, bo pewnie umrze przed tym, zanim powie, nie? Dobrze, uważaj na siebie. Kurde, jak ta gra bejtuje, nie? Dobra, wiecie co? To będzie na dzisiaj tyle. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeśli ten film wam się spodobał, nie bij mikrofonu Lutelu, to nie zapomnijcie ocenić oraz skomentować tego filmu. Trzymajcie się, nara!